Siemano wszystkim, tutaj Zakol, witam was serdecznie i zapraszam na kolejny film o tematyce versus, dokładnie tak, a dzisiaj będzie temat o Shonie versus Ezekielu. Szczerze wam powiem, że można powiedzieć ciekawy pojedynek, ponieważ Ezekiel jak i Shon to są persony bardzo dziwne, bardzo ciekawą historią, najbardziej Ezekiel, ale mniejsza, zaraz do tego przejdziemy. Na sam początek oczywiście zaczniemy od Ezekiela. Ezekiel to jest człowiek, który był wiecznie takim popychadłem. Wielki seksista, który można powiedzieć nie cierpiał kobiet, głupie przyzwiska do nich mówił i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu już odpadł w drugim odcinku Wyspy Totalnej Porażki. Potem się pojawiał epizodycznie tam gdzieś tam, na przykład Pleiadelos przegrano w 22 odcinku Wyspy. Czy także w finale, taki można powiedzieć finale, że jako dodatkowy epizod, czyli w odcinku Wyspa Totalnej Porażki, który był takim odcinkiem dodatkowym z sezonu, gdzie walczono tam już o $1 000 000, a nie o $100 000, jak to było w normalnej puli programu pierwszego sezonu. W drugim sezonie go oczywiście nie było, pojawił się tam w podsumowaniach, w trzecim sezonie rywalizował dwa odcinki, znowu aż dwa odcinki. Potem został wykopany z samolotu, ale Ezekiel zamieszkał jednak w kokpicie, znaczy w kokpicie, bardziej w garażu samolotu, albo Jumbo Jetcie Chrisa McClaina i co? Zdziczał. Zamienił się w zwierzę, zamienił się w mutanta. Niby jest to tłumaczone tym, że przez to, że brakło mu światła i mieszkał ze szczurami, czyli ze zwierzętami, to mu odbiło. Ciekawa teoria, bo to jest oczywiście teoria jednego z fanów. Oczywiście twórcy potwierdzają, że tak mogło być, aczkolwiek to ja, moja teoria jest taka, że tam były jakieś chyba toksyczne odpady albo jakieś inne kurde gówno, przez które zmienił wygląd, bo wiadomo, plany wątrobowe wszędzie na ciele, zmieniony wygląd, brak włosów, poobgryzane jedno ucho, no dziwny wygląd, prawda? Prawda. I potem, wiadomo, pojawia się już jako taki zmutowany od 13 odcinka Totalnej Porażki w trasie. Pojawia się potem jako Cieszyna w odcinku, jakby to można powiedzieć, 21, więc ciekawie to na pewno wyglądało. Na pewno było to dziwne, aczkolwiek uważam, że Ezekiel jako przeszkadzajka ciekawy pomysł, aczkolwiek było mi go bardzo szkoda. Potem pojawił się Zepście Wyspy jako przeszkadzajka i to samo w Plejadzie Gwiazd. Ciekawe, nie pamiętam czy... A nie, dobra, przeżył katastrofę wyspy Oanaqua, gdzie wyspa zatonęła, jednak przeżył, całe szczęście. Aż dziwne, kurde, że on to wszystko przeżył, aczkolwiek uważam, że... No dobra, co ja mogę powiedzieć, Ezekiel to jest pieprzony karalu. Powiem brzydko tutaj przekleństwo, przepraszam za przekleństwo, tak mniej więcej to jest. A jeśli chodzi teraz o Shona, bo już tutaj wątek Ezekiela rozwiązał, Shon to był typ, który bał się zombie, był takim, można powiedzieć, interesował się filmami o zombie, za bardzo wszedł ten temat, no i wiadomo, nauczył się techniki survivalu dzięki temu, ale był mocną osobą wyobcowaną. I to jest ciekawy temat, bo potem wiadomo, w programie często pokazywała sobie dziewczyny, czyli Jasmine, potem ona go trochę tak jakby otworzyła na ludzi. Był bardzo takim typem, który boso radził sobie w wyzwaniach, doszedł praktycznie do samego finału. Tak, i jeden z zakończeń, można powiedzieć, że wygrał. Jeden z zakończeń wygrywała Skype, drugi wygrywał Shon, więc tutaj Shon sobie radził zajebiście w wyzwaniach. Radził sobie zajebiście, radził sobie fajnie. I co ja mogę powiedzieć? Shon dobry zawodnik w przeciwieństwie do pana Ezekiela, więc tutaj... Jakby miał być finał Ezekiel versus Shon, no to wygrałby bez dwóch zdań Shon. Można powiedzieć, chociaż Ezekiel też potrafił, miał kreatywne pomysły, tylko że był taką pierdołą, był kreowany przez twórców na pierdołę, więc jakby doszło do konfrontacji jednego z drugim, no co ja mogę wam powiedzieć, moi drodzy, no wyszłoby to bardzo źle, byłoby ciężko wygrać i myślę, że źle by się to kończyło. No cóż, ja mogę tu więcej dodać, to by było na tyle. Ja wybierał Shona, a co wy na ten temat sądzicie? Który by z nich wygrał, czy Shon, czy Ezekiel? Dajcie znać w komentarzach, zwłaszcza i cześć, na razie!